Witam Was bardzo serdecznie przed Wami Konradowicz. To jest kolejny odcinek symulatora maszyn. Dzisiaj pojedziemy sobie na linii 053 z Sandomierza do Turowa i pociągiem powrotnym do Sandomierza robimy to EN62. Trochę coś w stylu N92, ale jednak w trochę innym. Może będzie jeszcze jedna rzecz możliwa, coś do nie pasuje. Jest okej. Teraz to się otwiera. A tu jeszcze nic. Przypomnę. Chyba nowej wersji maszyny nie ma, nic nie wiem o tym, dlatego nie jesteśmy jeszcze na wersji tam 16 coś. Zamknij się odpowiednio na fotelu. Nie wiem, by to siedział maszynista. Trochę niżej. No i to by mniej więcej wyglądało. I teraz tak. Tamto wirafy widzę, mam obydwa podniesione. Włączmy wyłącznik szybki. Poranyjki już były, więc się nie będę powtarzał. Tamto wiraf niby jest tylko tylny podniesiony, z tego co mi tu pokazuje to. Z tego co mi pokazuje tutaj są obydwa. Sprawdźmy. To mam obydwa tamto wirafy. Trzeba tylko kliknąć. Nie wiem czemu to się wydarzyło. Drzwi są tu dobrze ustawione. Jaki tu jest kanał radia? Już nie pamiętam. Chyba manewrowy, tak? Powinien tu być. Sprawdźmy. Próba radia coś w tym stylu jest? No i nie ma na 9. No dobrze. Nie wiem jaki to jest kanał radia. Wy potem się mu nie musieli to popatrzeć po drodze. No chyba trójka będzie dalej, ale w razie mi się wydawało, że jest manewrowe. Reflektory. Tak czy dobrze. Tylko że my trochę mamy mieć manewrowe. Czyli chyba tak. A jeszcze tutaj musimy ustawić zdanie. Na razie nie mamy rozpadu ustawionego żadnego. I co? Sygnał ruszenia. Dajmy trochę mocy. I pociąg rusza. Pięk. Czyli to oznacza, że wykonaliśmy czynności prawidłowo. Teraz muszę mikrofon zregulować. Z tego co mi się kojarzy, będziemy musieli wykonać zmianę kabiny. Idziemy z Sandomierza towarowego, jak to nie wyjeżdżam, bo będziemy musieli w stronę Turowa się kierować też w jego stronę. I za głośno symulator. Dobra, teraz powinno być w porządku. Jak mi się wydaje bynajmniej.
wysyłać czuwak. Tu mało wiesz, mamy perony. Fandem. Mały się postawię. Z zewnątrz, jak to wygląda. Pociąg jeździ na peron. No, okej. Czyli zaraz tym gasimy. Ty wyczyna później przez grafę. Dobra, jesteśmy aż po tej stronie. Muszę ustawić się. Dobra, pięknie. Światła. Pantograf. Lewe drzwi. Ładnie wszystko się wyświetla. Chyba wyłącznie szybko jest uruchomiony. Jak tam siadanie naszych pasażerów? No, wszyscy osiadli, widzę. Nie, malowanie nie jest za bardzo o przewozów regionalnych, ale niestety nie ma takiego w maszynie. No, ja nie widzę. No i ta godzina odjazdu nastała. A w tym kierunku to ja na pewno nie stoję, bo tutaj jakieś towary stoją. Na pewno muszę jechać tam z prądu. Jakieś manewrówka stoi. Ja mam cały czas przerwa. No ciekawa rzecz, ciekawa. Tu jakiś jedzie.
A ten tutaj czemu stoi z niewiadomych przyczyn? A, on w tą stronę. Czyli widzę lekkie opóźnienia będziemy mieli już na sam początek. Tamten musi tą manewrówką wymanewrować jeszcze. Żywe wezmę, dokuję. No i dziękuję bardzo. Dwadzieścia 5% mocny. Kościelin zapowiedziany, nie wiadomo co. Jedziemy, już 12 minut odcinka minęło. Tempo Maciej na 40. Tutaj to wygląda z zewnątrz. Myślę, że mnie dobrze słychać, bo trochę głośno powiedziałem. No i tu już może na stówkę. Przy następnym jest już dosyć. Jeszcze wolę otwierać listę i informacje, gdzie posiadam. No i kiedy już więcej niż 25% wątpliwa, często się rozpędza nawet. Jest mocny ten elf. Tempo Maciej na stówkę. R3. Próbę radia. Też niestety nie. 4589. Stanę goście. To jest zapodmiane, tak? No zapomniane, bo nie wiem, może być jaki człowiek z Węgranki 5400 coś tam. Zero 5 powinniśmy być z twarka. Nie, jakoś ja tego osobiście nie widzę. Zobaczmy sobie z zewnątrz, jak ładnie ten pociąg wygląda. Jak ładna, płynna jest ta rozrywka przy okazji. Akurat tam był
wskaźnik, który nakazywał użycie sygnału dźwiękowego. My się z powodu tego przejazdu to był. Na 70 Szczakowa, a i 60. Tu mamy lekcja opinii. Nie powiem. No powinniśmy być tu 06, powinniśmy odjeżdżać, a już wyrwać. 44, gotów. Dobra, czyli w pozycję zamkniętą, czekamy, zamknąć. No tak w prawdziwości nie jechałem takim razem. Może dawno, dawno. No kiedyś jechałem. Miało 60, to nie ma, teraz to już jest 70. No już 20 minut odcinka minęło, no niedługo będziemy kończyć, no jutro to będzie kontynuowane oczywiście w następnych odcinkach. No trochę ponad prędkość jechałem, bo 45 jechałem maksymalnie.
Głównie tu zachęcam do kliknięcia. Chodzi czerwony przycisk na dole z napisem subskrybuj po waszej prawej. Pod filmem jest taki klawisz, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, czy jeśli klawisz nie jest szary, zachęcam do kliknięcia, jeżeli się właśnie szary z rogu, z czerwonego. Zawsze to będzie lepiej wyglądać. Oraz kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o najnowszej filmu właśnie typu maszyna Time Driver. Nie przeszkadzaj mi. Palma przylot. Oraz zostawienia łapki w górze dla lepszych zasięgów, aby kanał mógł się szybciej rozwijać. Mam takie małe, drobne opóźnienie. Ale tu będzie 140, to myślę, że trochę nadrobimy. I tu już w następnym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie i ja się najżej na zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.